Moi najdrodzy widzowie, słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj zajmiemy się 32. rytuałem dla Matki Ziemi, który ma miejsce 28 września, czyli już w poniedziałek o godzinie 22. I te wszystkie osoby, które mają oczy szeroko otwarte, wiedzą, że jest to czwarta krwawa pełnia Księżyca, czyli również pełnia, z którą związane są różne przepowiednie, różne wizje, również przekazy z Biblii i innych materiałów, które mówią o apokalipsie i końcu świata. Jest to również tak zwany superksiężyc, zaćmienie księżyca oraz księżyc jesienny, czyli po Mabon, które mamy już za nami. I u wielu, wielu osób ten właśnie moment to jest taki moment niepewności, tym bardziej, gdy obserwujemy, co dzieje się w tej chwili na całym świecie, nie tylko w Europie. Ta niepewność wzrasta i wzrasta praktycznie z dnia na dzień. Tych negatywnych wiadomości jest bardzo, bardzo dużo i te siły negatywne starają się jak gdyby wprowadzić w ruch to, aby te przepowiednie mogły się spełnić. Moi drodzy, i w związku z tym piszecie również do mnie bardzo wiele listów, bardzo wiele pytań, szczególnie na temat azylantów, bo to dotyka większości osób, które mieszkają w Europie. Pytacie się mnie, jak się zachować, co zrobić, jakie decyzje podjąć. Bardzo wiele osób decyduje się na wyjazd z Europy i tym podobne, i tym podobne. I ta sytuacja, te wszystkie energie wokół nas, one będą również obecne w czasie naszego 28 rytuału dla Matki Ziemi. Jak wiecie, przed każdym rytuałem dla Matki Ziemi otrzymują przesłania od siły wyższej, czym się zajmiemy, gdzie tą energię przekazać, w jakie miejsca, czy zająć się jakimś szczególnym tematem, czy też jest to energia kierowana typowo w jakimś kierunku, czy też kierowana na Was, na Wasze wnętrze. I te wizje przychodzą w bardzo różny sposób. Czy na zasadzie jasnowidzenia, czy na zasadzie kontaktu z istotami z innych wymiarów, czy również przy pomocy całkiem innych impulsów. Tym razem wizję otrzymałam z kart. I to osobiście bardzo mnie zdziwiło, ponieważ to zdarza się bardzo rzadko. Tym bardziej, że zostały mi wskazane karty Madame Lenormand, czyli jak wiecie, karty bardzo specyficzne, które nie można nazwać kartami Tarota, ale o tym mówiłam już w innym filmie. I chciałabym również, abyście zobaczyli kartę, którą otrzymałam i skupili się na Waszym wnętrzu, jak ten symbol na tej karcie zawarty, jak on na Was działa. Jeszcze raz dla wszystkich tych osób, które boją się Tarota, które mówią, że Tarot jest narzędziem szatańskim i tak dalej, nie musicie się tutaj niczego obawiać, moi drodzy, to nie są karty Tarota, czyli to są karty Madame Lenormand. Ja Wam w tej chwili tę kartę pokażę i chciałabym, abyście odczuli, jak ona na Was działa i jak Wy to przesłanie rozumiecie w Waszym sercu. To jest karta kotwica numer 35. Kotwica. Kotwica to w czasach nawałnicy, ataku, sztormu, burzy. To jest to jedyne bezpieczeństwo, które ma statek i które zarzuca kotwicę w danym miejscu. Oczywiście podłoże musi być odpowiednie i może ten czas przetrwać, aby później bezpiecznie dotrzeć do portu. I dokładnie tak, kotwica jest takim symbolem nadziei i pociechy w trudnych momentach. Jest również symbolem stabilizacji. Dlaczego dokładnie teraz, w tym momencie, gdy mamy taką niestabilną sytuację, może osoby, które mieszkają w Polsce, nie zdają sobie z tego sprawy, co dzieje się w innych krajach, ale te osoby, które mieszkają w Norwegii, mieszkają w Niemczech, wiedzą, co mam na myśli. Dlaczego dokładnie w tym momencie otrzymujemy takie przesłanie i co ono ma nam powiedzieć, na co należy zwrócić uwagę? Moi drodzy, należy odciąć się od wszystkich wiadomości, które płyną do Was z innych źródeł. Na bardzo krótki okres czasu, bo Wy musicie wiedzieć, co się dzieje, aby podjąć odpowiednie decyzje. Ale na bardzo krótki
okres czasu, postarajcie się odciąć od tego wszystkiego, a następnie połączyć się z Waszym sercem i połączyć się z sercem Matki Ziemi. Możecie to zrobić w czasie rytuału, możecie to zrobić również po nim. Najlepiej wykonać to na świeżym powietrzu, gdzieś w lesie. Oczywiście nie zabieramy telefonu komórkowego, żadnych urządzeń elektronicznych ze sobą, tylko całkiem naturalne ubranie i osoby, które obawiają się samotnych wycieczek do lasu, mogą sobie zabrać jakiś, nie wiem, gaz czy coś innego odstraszający. I nic innego. Siadacie na ziemi i na jakimś kocyku możecie również usiąść i staracie się połączyć z sercem ziemi. Możecie sobie wyobrazić, że z góry spływa na Was światło, jasne światło, a następnie wypuszczacie takie korzenie i łączycie się z ziemią, z jej sercem, z jej wnętrzem. I energia z ziemi łączy się z Waszym sercem wewnątrz Was. I wówczas możecie zadać pytanie, co te siły pozytywne radzą Wam, jak, w jakim miejscu, jakim gruncie, na jakiej podstawie możecie zarzucić Waszą kotwicę, aby przetrwać okres nawałnicy, okres sztormu czy burzy. I wówczas Wy odczujecie pewne impulsy. I możecie być tego pewni. Właśnie te osoby, które co miesiąc biorą udział w rytuałach dla Matki Ziemi, Wy jesteście dla siły światła bardzo ważni, ponieważ Wy dajecie miłość dla Ziemi i Ziemia miłością będzie odpowiadać i odpowiada. Często tego nie widzicie w Waszym życiu, często narzekacie, że coś Wam tam się nie udało i tak dalej, a nie dostrzegacie tego, jak bardzo te siły się Wami opiekują w innych dziedzinach. Czyli, moi drodzy, koncentrujecie się na Waszym sercu, formułujecie Waszą prośbę, Wasze pytanie, a następnie odczuwacie w Waszym sercu różne impulsy. I możecie być pewni, że te siły wyższe, siły światła pomogą Wam albo stworzyć, albo znaleźć odpowiedni grunt, aby te Wasze kotwice zarzucić i aby czuć stabilność, pociechę i nadzieję w trudnym czasie i aby przetrwać ten trudny czas, tą nawałnicę, a następnie dotrzeć do Waszego portu, czyli symbolicznie odczuć to szczęście i spełnienie. Możecie być tego pewni w 100%, że takie przesłania otrzymacie. I tutaj co jest ważne, aby nie kierować się tym, co robią nasi przyjaciele, że jeżeli nasi przyjaciele na przykład wyjeżdżają, jeżeli nasi przyjaciele wręcz przeciwnie, integrują się z azylantami, jeżeli nasi przyjaciele robią to czy coś innego, to nie znaczy, że to jest dobre dla Was. Wy musicie znaleźć Waszą drogę i możecie być pewni, że ją znajdziecie, tą drogą do Waszego portu, czyli do Waszej stabilności, do Waszego szczęścia i spełnienia. Moi drodzy, spotykamy się w poniedziałek, temat trudny, wiem, szczególnie w takim momencie, gdzie tyle negatywnych rzeczy na nas wpływa ze wszystkich stron, ale to jest bardzo ważne, żeby każdy z Was znalazł odpowiedź na pytania, które go nurtują we własnym wnętrzu, bo to rozwiązanie, które może być dobre dla kogoś z Waszej rodziny, czy dla Waszych znajomych, to wcale nie musi być dobre dla Was. Ponieważ każdy statek ma inny kurs. Każdy statek trafi na inne miejsca, w innym momencie ta nawałnica nagle będzie miała miejsce. Czyli jak jeden statek może tą nawałnicę spotkać szybciej, a drugi później, to również w tym momencie tej nawałnicy trafi na inny grunt. I to jest dla Was najważniejsze, aby znaleźć ten odpowiedni grunt, który dawał stabilność dla Waszej kotwicy, aby tą nawałnicę przeczekać. Dziękuję za naszą uwagę, za Waszą uwagę. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Wasza Maria Bukarty.